Siemanko, siemanderko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 581 filmiku o gitarach. Mam jeden filmik zaległy z efektem od naszego białoruskiego Fogowicza, czyli od Devisa. I ten filmik się zaraz pojawi. Trochę tak ostatnio sobie tam poskakałem po kolejności, no ale na to wszystko z racji na to, że chcę, żeby jednak filmiki się ukazywały, a niektóre miałem ponagrywane, niektóre dopiero nagrać trzeba, no i po prostu tak to wyniknęło. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek 581, przenosimy się trochę w czasie, przenosimy się trochę też w miejscu. Po pierwsze dlatego, że jedziemy do Warszawy, do Gajosa. U Gajosa już byliśmy i u Gajosa już odcinek powstał, no ale są trzy części tego wywiadu, tego PGR-a z Gajosem i po prostu dzisiaj jest część druga, a w czasie się przeniesiemy również dlatego, że po prostu ten odcinek został nagrany bardzo, bardzo dawno temu, jak jakoś tak zimą byłem w Polsce, w zeszłym roku chyba jeszcze nawet, z tego co kojarzę, albo na początku 2017, więc to jest stary odcinek. U Gajosa było słabe światło, nie takie jak tutaj, że można było coś zobaczyć. No i niestety z tego światła nie za dużo da się wyciągnąć, więc sam obraz sam z siebie nie jest może najlepszy. Natomiast rozmowa, którą przeprowadziliśmy, to kolejny przykład zajebistej gadki po prostu pomiędzy dwoma gitarzystami w ramach PGR-a, czyli Polaków Gitarowe Rozmowy na FOG. Dzisiaj zajmiemy się wynalazkami. Gajos zbiera różne gitary. Ostatnio wyrwał zajebistego Gibsona na Bixby i na P90, ale ma też różne takie sytuacje, o których byście sobie nawet nie pomyśleli, że istnieją. No i dzisiaj właśnie o tym. Przenosimy się już do chałupy, do Gajosa. Gajos się w ogóle żeni i będzie wesele zajebiste miał w lesie, więc słuchajcie, no dzieje się w jego życiu, ale mam nadzieję, że gitary cały czas będą. W każdym razie, jak mówię, no przenosimy się już do Warszawy, do Gajosa. Zapraszam na tą rozmowę. Trochę ponad pół godziny gitarowego gadania. Jeszcze pojawi się trzecia. Jeśli chcecie Gajosa poznać, to Gajos pracuje w takim sklepie, który się nazywa Pasja w Warszawie i tam można z nim pogadać o instrumentach, o wzmacniaczach i o wszystkim, co was interesuje gitarowego. Dobra, już tutaj wychodzimy z Amprumu. Tak to wszystko tutaj, jak wiecie, wygląda. I przenosimy się do Gajosa. Gajos dozbierał na mesę. Też ma takie dwie kolumny w domu ku uciesze swojej przyszłej żony Uli, którą pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za ugoszczenie mojej dziewczyny Aniołki whisky, podczas gdy my rozmawialiśmy z Gajosem o instrumentach. Dobra, już Warszawa przed wami. Gajos, motherfuckers. Cześć. Zaczynamy od tej? Tak. W ogóle zacznijmy od tego, że oprócz normalny gitar mam nienormalne. Kolejny filmik u Gajosa. Witamy bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Znowu przenieśliśmy się do Warszawy. Słuchajcie, Gajos na co dzień jest sprzedawcą w sklepie Pasja. Jeden z popularniejszych sklepów. Oczywiście go nie reklamuję, ale byłem dzisiaj w sklepie, jest całkiem spoko. Jest tam Gajos, więc możecie wpaść. Gajos jest naprawdę równym gościem, czego się już mogliście dowiedzieć po kilku odcinkach, gdzie nawet sam prowadził swój filmik o defilach. Sam rozmawialiśmy trochę sobie. Gajos ma zajawkę na to, żeby zrobić swój kanał również z punktu widzenia sprzedawcy też, typowego też w sklepie muzycznym. Co wy na to? Też chcecie temat rzeka, kanał. Dokładnie. Może piszcie w komentarzach. Ksanty ma swoją wiedzą, jakby typowy gitarzysta, nie? No, też nie do końca, bo ja grać nie umiem. A jakby ja planuję... maniakiem sprzętu, ja tak lubię się dzielić wiedzą też, jakąś, no tam powiedzmy, że zdobyłem, no... Nie, no słuchaj, z tego co cię poznałem, nic ci nie kadza, nic tutaj nie wymyślam. Tak. Człowiek jest wiarygodny, tak? Jest, ma dużą wiedzę, rozmawiamy o gitarach od czerwca, poznaliśmy się w czerwcu na targach Ibaneza. Tak jest. Ma naprawdę dużą, konkretną wiedzę na temat instrumentu i ma naprawdę wielką, konkretną zajawkę, co zobaczycie w trzech odcinkach filmików o gitarach, gdzie będą pokazane jego różne instrumenty, jego różne pasje, sklep pasja, związane z gitarą, poza instrumentami zawodowymi. Zbiera również jakieś tam, nie wiem, bym to nazwał nawet badziewia, ale to też jest fajne i można mu uwierzyć, więc myślę, że taki kanał u niego będzie naprawdę, naprawdę spoko. A do czego sobie przyjdziemy właśnie teraz, to będzie odcinek o wynalazkach, jakie masz.
Tak, nie wszyscy mają mnie za normalnego. No powiem ci szczerze, że jak dzisiaj mi zacząłeś te różne wynalazki tutaj wyciągać, to też się nad tym zastanowiłem. Wiesz, masz pociąg niedługo. Czy ty jesteś normalny, bo... No, psychopata gitarowy, słuchajcie, to jest dobre określenie. Dobry, na, dobra nazwa na kanał. Psychopata gitarowy. Dobra, już to rejestruję. Patrząc na to, co na przykład widzicie tutaj. Proszę bardzo, gitara odwzorowana z tatuażu kobiety z lat 60. więziennego, takiego grubą kreską, tuszem długopisowym albo tuszem typu perła i igłą w więzieniu robiona. No, gdzie widać napis na główce? Dimavery. Oczywiście za wygląd. Przebrzydka, przefatalna, tak. I po prostu to wygląda, jakby było rozsmarowane gówno, te włosy. Oglądają cię nieletni. Wiem. Nieletni też kiedyś dorosną. Miejmy nadzieję, że szybciej niż na przykład ty kupując tą gitarę. Tylko ja mogę ją kupić. Nie wiem, co z nią Gajos robi generalnie. Słuchajcie. Nic. Leży. Na pewno wyjąłem ją po 5 latach dla ciebie dzisiaj. Na pewno na niej nie gra. Moje pytanie przy tej gitarze już będzie, mimo że na chwilę pokażemy dużo, dużo innych. Po co ci to? Sam się zastanawiam, jak przy każdej gitarze. Potrzymaj. Ja po prostu co coś dziwniejsze, nie wiem, czym bardziej komuś niepotrzebne, tym bardziej to chyba biorę. Lubię dziwadła czasami, chociażby po to, żeby mieć. Przecież na tym nie gram, bo często się nie da. No na pewno nie da. Mam też oprócz tego zajawki na dziwne gitary, no to jest, żeby wyciągać z nich gitara, coś, że po prostu... Że jednak da się z takich dziwadeł coś wyciągnąć. Bo to mimo wszystko jest normalna gitara, jest Floyd Rose. W wielkim cudzysłowiu, bo to jest jakaś guma, nie Floyd Rose. Ale ustawiłem go, bo ja też reguluję gitary, robię takie różne tam fajne rzeczy. Więc jak macie problem z gitarą, to piszcie, dzwońcie, mailujcie, spoko. Naprawdę, lubię dzielić się wiedzą i pomagać. Co dopowiem po ksantypie. I co, wyregulowałem ją sobie, ustawiłem. No da się na tym zagrać, ale no, kwestie tutaj wizualno... Po prostu zgarnąłem ją za jakieś tam małe pieniążki i mam. Co z nią zrobię? Nie wiem. Ale normalnie da się na niej grać, wbrew pozorom. Proponuję ci zrobić... Nie stawiłem jej właśnie z 5 lat chyba. Proponuję ci zrobić po prostu, no nie jak każda gitara u ciebie jest w stroju miksolidyjskim. Proponuję ci po prostu może poszukać jakichś znajomych muzyków. I nagrać taką, może wiesz, płytę z teledyskami nawet, bo do teledysku. O właśnie, że potrzebujecie gitary do teledysku. Albo na przykład, wiesz, wypożyczanie jakichś dziwnych gitar do teledysków, albo na przykład... Strój na Sylwestra, proszę bardzo. Albo może, o dokładnie, element czegoś, jakiegoś wystroju, nie. Ale na przykład... Ale tak pół serio, może dobry pomysł. Może płyta, dziwne instrumenty gitarowe, wiesz, gitary o dziwnych kształtach. Brian na płycie The Feel of Devil. Stąd się wzięła cała ta historia właśnie, że może teraz czas na po prostu, wiesz, gitary kobiety, gitary samoloty, gitary i pociągi. Nie kuś, podły. Pójdziesz do Witwy i zamówisz gitarę w kształcie lokomotywy albo drezyny. Ko, wiesz, trzeba to dobrze zrobić. Mój drodzy, jako wajcha do drezyny w ogóle. Jeszcze z kołami to już. Nie no, to nie jest jedyny, słuchajcie, instrument, tak, który ale jest chyba najdziwniejszy. Jest chyba rzeczywiście najdziwniejszy. Znany jest z internetu w jakiś tam sposób. O tak, gwiazda. Na przykład z tego, to jest taka totalna jego tutaj gwiazda. Jest dzięki. To Defil. Dzięki, że to zabrałeś. Na pewno widzieliście ją gdzieś na YouTubie. Nie pamiętam, jaki tam był tytuł, ale najgorsza czy najbrzydsza gitara świata. Jest to Defil, którego zrobiłeś na urloka przed tym, jak mojeś urloka, czy już po tym? W ogóle słuchajcie, oprócz tego, że sam zbieram dziwne gitary, nie wiem skąd, to ludzie sami mi je przynoszą, wiecie? To już jak poszło jakąś, nie wiem, jakąś pocztą pantoflową, przynoszą mi takie rzeczy na przykład. Macie bardziej idźcie do Gajosa. To kiedyś było Defilem Toską, tak. Chcesz nie mieć śmiecia, zadzwoń go. Gajos przygarnie, jego dziewczyna hula go zabije. Tak. Słuchajcie, ktoś tu wytarł progi do zera, więc je to tak naprawdę widać. One są bardziej takimi znacznikami, jakby ktoś na fretlesie markery pomalował. Naprawdę, są tak wytarte do cna. Jak w mojej pierwszej elektrycznej. Ktoś właśnie o Warlocku marzono od dawna. To jest taki prototyp Jacksona Miniona, nie? Tak, więc ktoś pociął tak toskę, zbezcześcił. Ale jakby rdzeń tej gitary jest całkiem sprawny. No wygląda przeochydnie jeszcze te drażetki. Ta nalepka to już moja sprawa, ale jako popsułeś, rdzeń tej gitary jest powiedzmy okej, nie? Struny są jakieś stare, już poklejone, pokręcone.
ale wziąłem tą gitarę, właśnie mam tą przypadłość, że czym jest coś gorzej wygląda, tym więcej staram się z tego wyciągnąć. I wziąłem to, ktoś mi to przyniósł, tak? Zamiast wyrzucać, podłączę, podpiąłem. O-o. Tam, gdzie jeszcze da się zagrać, ta gitara naprawdę, jak na defila, bo to jest defil, naprawdę grało nieźle, zwłaszcza te pick-upy. Słuchajcie, zwłaszcza te pick-upy, w ogóle coś niesamowitego, a jeszcze wtedy nie wiedziałem tak do końca, co siedzi w tych defilach. Polskie kopie Super Distortionów od Dimensji, tak, właśnie... jak wspominasz w filmiku o muzeum defila, który jest u mnie na kanale. I te pick-upy pokazałem panu Polińskiemu, no wstyd było to pokazać, prawda? Ale kiedyś odwiedził mnie w pracy i tak wygadał się, że był tym instruktorem, inżynierem, dyrektorem w tej muzie. Mówię, wie pan co? Bo ja mam coś takiego, co świetnie brzmi. Mówiąc wprost, jest w produkcji muzy. Czy pan mi powie co? No pan pokaże, nie? Pokazuję mu tego śmiecie. On tak spojrzał, nasze Dimarcio DP100 Distortion. I tam się potoczyła potem właśnie ta opowieść, którą powiedziałem w filmiku o tych pick-upach. W muzeum. No. Więc to są te pick-upy. Naprawdę ten śmieć zagrał i stwierdziłem, że któregoś dnia wsadzę mały kij w mrowisko i po prostu wezmę tego śmiecia, nie ukrywając co to jest, nagram film. Jak piszecie w YouTube'a, nie pamiętam, dasz może link potem. No, najgorsza lub najbrzydsza gitara świata. To wszystko jest dla jaj, słuchajcie, pompa. I najpierw jest sfilmowane, są katalogi najlepszych firm światowych. No, trochę nie obrażając tych firm, ale no, pozwoliłem sobie je wykorzystać. Nie obraźcie się tam, koledzy dostawcy. I słychać w tle, ktoś gra na gitarze. I szczerze to ja grałem, przyznaję się, bez bicia. Ktoś zrobił mi podkład, ja do tego podkładu dogrywam jakąś tam pseudomelodię. Przyznaję, grałem wyłącznie dźwięki, które da się ten na tej gitarze wtedy wydobyć. Ale udało się jakąś tam, powiedzmy, pseudomelodię jeszcze zagrać, która prawie stroi, bo nie będę mówił, że stroi. I na początku jest najazd na te katalogi, zrobiłem tam napisy. Coś tam, że nieźle to może brzmieć, nie? Kto wyłapie fałsze, ten wyłapie, a kto niech postara się trochę tam słuch podciągnąć, bo one są. I tam, no, że fajna melodia, coś tam, ciekawe co to za gitara. I w tle cały czas, znaczy w tle, na pierwszym planie te katalogi cały czas są filmowane. I na końcu jest najazd. Na to. To nie jest playback. Naprawdę to grała ta gitara, to był żywiec. Wpięte do Rolanda Cube 40. Tam tylko przester i delay zapięty. Z tego Rolanda Cube'a. Przebrzydkie. Tak, przepaskudne. Ale to był dowód, że ze śmieci wynalazł, można coś tam wyciągnąć. Kolejna rzecz, która mnie zadziwiła, że posiadasz. Raz mnie zadziwiłeś gitarą Dimavery. O, ciebie już chyba wszystko zadziwiło. Teraz tej samej klasy instrument. Tak, Skyway, kopia Foresta chyba, czy jakoś tam... SP robi ten. Dokładnie. ESP, LTD robi ten sam kształt. U Slayera szukajcie, u Tomiego Arai, takiego kształtu basu. Też coś. To wygląda jak... Jedna też chyba z najbrzydszych, nawet jeśli chodzi o ESP już, to też chyba jeden z najbrzydszych kształtów. To mnie wygląda jak gitara z Flintstone'ów, jak kamieniem Trochę tak. Kupiłem ją za wygląd. Bo tak, oczywiście świński róż. Nie wolno, bo się popsuje. Popsuje gitarę, ojej. Fakt, nie popsuto. Świński róż, tutaj brokat, tego nie widzicie, ale to jest naprawdę połysk. Trochę jak moja Agila. Moja Agila jest żółty ostrzeń. Jaśniejsza. Naprawdę, projekt płakał. Żółty, nie złoty. Czarne pick-upy udające, no takie. Ale pick-upy wyjęło się co? Poszły gdzieś na części, gdzieś tam dawca. No kupiłem ją wyłącznie za wygląd i wtedy istniał sobie kiedyś krótko taki sklep w Warszawie. Ja go zobaczyłem na wystawie, była wyprzedaż za pół ceny, więc to było tam w domyśle. Gajo, zbierz ją. Bierz mnie. Więc miałem akurat te pieniądze na luzie, wchodzę do tego sklepu. Oczywiście wcześniej poszedłem do domu po klucze ampulowe, prawda? Przychodzę, tam wkrętaki, te rzeczy. Bo interesowało mnie tylko jedno, oprócz wyglądu. Żeby pręt regulacyjny do gryfu był sprawny i te gwinty, żeby działały. Jeżeli coś jest niesprawne, no to nie biorę, że się to zajmie. Ja zawsze staram się coś wyciągnąć z tych instrumentów, a nie walczyć już z jakąś tam wadą genetyczną. Musisz nagrać płytę na te gitary. Złotą, koniecznie. I słuchajcie, wchodzę do tego sklepu, tam ja mówię, czy mogę zobaczyć tą gitarę. No każdy sprzedawca, nie wiedział, że jestem też sprzedawcą, ale już wtedy byłem. No każdy sprzedawca automatycznie to, co podpinamy, mówi, nie trzeba. Tak, jak to? Nie, tylko wystarczy, czy to ten, czy coś się wydobywa, jakiś dźwięk, tylko chcę zobaczyć, czy mechanicznie działa. Jak chcesz. No to wziąłem, tu rozkręcam, tu klapkę z tyłu, dobra, śruby działają, tu mostek, wszystkie gwinty podnosi się, opada, wajcha działa, czy rozstraja. Blokada działa, pręt działa, prawda? Dobra, biorę ją. Na pewno nie chcesz podłączać? Nie. No dobra, to powiedział te 300 zł czy ileś. Zapłaciłem, wyszedłem. Uwierzył, jak oczywiście przyjął te pieniądze. Że bez grania praktycznie ten.
tak na końcu już przyjął te pieniądze jako dobry sprzedawca. Może jednak podłączyć, myślę sobie, a może elektronika nie działa. No dobra, tylko daj kabel, nie? Piąłem, drąg, drugi pick-up, przełącznik działa, drąg, dobra, idę. Mam ją za wygląd, przyznaję, tak, tak, tak. Ktoś ją nawet kiedyś do teledysku wypożyczył, czy do jakiejś reklamy, coś tam. Nie, może dlatego jej nie wyemitowali. Więc tak, wypożyczalnia jak najbardziej. Wypożyczalnia dziwadeł muzycznych u Gajosa, kurwa. Kolejne instrumenty, które jak zauważyłem, traktujesz z wielką pasją. O tak, zbieram różne. To zbierasz. O, mogę ją wytrzeć. Wypusty, że tak powiem, demoludów. Nie wiem, wiem, że masz rosyjskie instrumenty, radzieckie. Nie, masz jakieś też tam Orfeusze? Niestety jeszcze nie, to są rzadkości. Pokazałem ci stronkę ci z gitarą. No, znam ją na wylot. Jest dobrze, tam jest w czym wybrać, jeśli się na szczęście nie mam zajawki, widzę zdjęcie, muszę mieć. Taki instrument na przykład ja widziałem u zespołu Warrior Psycho w Łodzi, jak byłem. Dawno, dawno temu, w latach 90. u nich to stało na salce. Oczywiście chłopaki grali na jakichś tam trelach i coś, ale mieli takie... Trela to były całkiem gitary. Tak, ale no, pamiętam, po prostu u nich... To dziś chyba robią. U nich pamiętam, że po prostu takie coś było, żaden z nich na tym nie chciał grać. O, przerwę, skoro wspomniał Michał o treli. Jeśli ktoś ma trelę Diablo, co odkupię? Co to trela Diablo? No fajny z wyglądu instrument. Super strach? Tak. No to stały właśnie, mostek. Stały mostek, ale rogi miał, wiesz, takie jak w Bisiriżu Virgin. Takie tak, coś tak, jak Warlock. Tak. Tylko to, kształt normalny, to jest to, super strach. Nie pozorna gitara. Mieli właśnie ten instrument. Tutaj w ogóle jest próg zerowy w odległości centymetra w ogóle od siodełka. Gniocja, nie łamiocja. Ten sam patent co w defilach, czyli 25 mm struny. No takie ruskie defile. Nad tym. Kosmiczna konkretnie technologia. Skąd w ogóle... A, jeszcze dinowskie to, nie? Tak, tak. Znaczy MIDI, ona ma wbudowane MIDI, nie? Nie, no wszyscy myślą, że to jest MIDI, bo wygląda jak gniazdo formatu MIDI, ale nie, to jest piątka. Rebekę, nie? Ale właśnie ja mówię, że teraz jedna wszyscy uwaga. Myślą, że to jest MIDI, nie? Te gitary były, uwaga, aktywne. Tak? Czyli są słabe przetworniki z aktywną... Tu odkręcasz, nie każdy model, bo były i pasy. No. Odkręcasz, masz klapkę na dziewiątkę, współczesną dziewiątkę. Były takie baterie. Na szczęście nie są jak na baterie do latarek, pamiętasz? Do baterii. Takie dwie płaskie z lucikami. Nie, zwykła dziewiątka. Skąd cię pasja do zbierania tych instrumentów? Poczekaj, no masz taką jedną. To są tak paskudne instrumenty. To jest ura, tak? Tak. Po prostu specjalizuję się, bo przynajmniej staram się wydobywać z tych instrumentów jakiekolwiek brzmienie. To jest tak Piotrek Witwicki, mój lutnik ulubiony. Powiedział kiedyś bardzo mądre słowa na temat mojego tutaj defila. Mówi, Piotr, ty ta gitara ma słaby pick-up. Mówi, wcale nie. Mówi, ta gitara brzmi bardzo fajnie, oryginalnie, bo nie sztuka mieć Stratocastera brzmieć jak miliony gitarzystów. Sztuką jest wydobyć brzmienie z czegoś takiego i mieć własne, oryginalne brzmienie. Fakt, że to brzmienie jest... ograniczone do trzech pozycji na gryfie. To jest problem czasem, no, często, nie? Tak, ale fakt, przerobimy po stronnicę. Ale co mówiłem w filmie z muzeum, że nakład pracy w te instrumenty również jest nieadekwatny do wartości instrumentu, jaką potem uzyskamy, ale robiąc postronnice, progi w tych instrumentach, nowe potencjometry, jeżeli tylko przetworniki działają, te instrumenty naprawdę mogą zabrzmieć oryginalnie. To nie jest nie źle, naprawdę, nie mówmy źle o tych instrumentach, tylko po pewnym dopracowaniu zabrzmią po swojemu oryginalnie. Jeżeli tylko ktoś potrafi zagrać, wie co wydobyć z instrumentu, z tego też coś wydobyć. Będzie to brzmienie niekoniecznie strzelające pasmem, nie będzie to brzmienie Gibsona Strata. Słuchajcie, tak, patent tak. Lepszy niż u Fendera, żeby u Fendera, żeby... Fender to podobno pod bramą siedział i prosił, żeby go wpuścić. W starych Fenderach tutaj była śruba od regulacji. Zobaczcie sobie, gdzie jest śruba od regulacji w gitarze rosyjskiej, nie? Radzieckiej właściwie nawet można powiedzieć. Wygląda to tak, jest specjalna komórka na w ogóle regulację pręta. Ile masz tego? 4 sztuki z tego co zauważyłem, ale 3 są... Nigdy nie liczę swoich gitar. Nie liczę swoich gitar. Ale Urali raz, dwa, trzy... Ale też dobrze, bo jest tak, że... Właściwie odkręca się tą płytkę i jest dostęp. Czyli jest 100 razy lepiej niż w ogóle u Fendera, bo można odkręcić tutaj płytkę z tyłu, tutaj tą blaszaną. Jest, tutaj jest mała,
mała taka, rocznik tej gitary. Mała taka dziurka. Zaraz przeczytamy. 75 najprawdopodobniej, tak? Patrząc tutaj na to. Nie, 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 to nie jest data. Nie? Tutaj będzie co? Nie, tu akurat na tej nie ma. To nie ma. 185 rubli kosztowało. Albo jest ukryty przekaz z datą. I tutaj był dostęp do tego systemu. Kurczę, skąd ty to wynajdujesz? Aukcje, ludzie mi przynoszą. Drogie są takie instrumenty? Właśnie o to, chodzi o to, że nie. One są, kosztują na internetach tyle, ile są warte, naprawdę. Są nic nie warte, ale dopracowując je, już powtórzę to enty raz, wymiana często progów, planowanie podstrunicy, wyrównywanie całej krzywizny gryfu, montaż od nowa pręta regulacyjnego, robienie gitary, geometrii w gitarze od nowa praktycznie często. Instrument zmienia się diametralnie. Te gitary są z drewna w ogóle, nie? Wygląda jak nawet, drewno robili z drewna. Wygląda nawet na jeden kawałek drewna w ogóle, co jest rzadko spotykane tak naprawdę w gitarach. Ludzie myślą, że to jest jakaś cuda niewidy, ale nie muszą być cel. Co to jest napisane? Respublikojskoje promuślenoje obdinieje po proizwodstwie muzykalnych. Stary, już nie pamiętam. Ja miałem czwórki zawsze. Instrumentów. Daj. Swiedłowska firma. Taki ruski defil. No. Klawiesinów. Muzykalskich instrumentów. Ural. Tak. Elektrogitara Ural, model 650. Artykuł 422. Cena. 185 rubli, rublow. No powiem wam szczerze, że jest to kawał historii na pewno i fajnie, że jest ktoś, kto potrafi te gitary docenić jeszcze i je gdzieś tam zbierać, bo to są rzeczywiście gitary, które ciągle pewnie ludzie wyrzucają, nie? Ale no, dobrze, że masz taką zajawkę, może sobie kiedyś też sam otworzyć. Nie jestem jedyny, który to zbiera. Nie, człowiek przyznaje, nie jedyny. Moja kolekcja wcale nie jest jakoś tam... No, podejrzewam, że sam zdobyć te gitary. Że są maniacy, nie? Takich instrumentów. Masz basa radzieckiego. Tak, klasyka gatunku, jeżeli chodzi o Urale. Jakie w ogóle przekładnie. To nie, to jest w ogóle fenomen, jeżeli chodzi o konstrukcję. Gryf jest taki, taki Les Paul, taki Les Paul trochę. No, to... Taki, czy ty widziałeś kiedyś Les Paula? Przedłużony taki Les Paul jest, nie? No myślę, że dżenty da się pograć, bo na pierwszy próg, więc się nadaje. Do pierwszego progu spokojnie to nawet... Ale poza kolejne, ty. Rosyjskie oryginalne struny. Jest gdzieś jakiś na YouTubie klip KSU, gdzieś koncert w telewizji lata, początek 90. Basista gra dokładnie na tym basie. Na takim muralu. Ale takim 20 centów obok wszystko, cała to. No ty, no jak tutaj nacisnął... Ale tam jest sound. Z KSU to dobrą historię mam. Kiedyś jechaliśmy z Piranem, takim moim byłym przyjacielem, który już mnie nie lubi, bo wyrzuciłem z zespołu na jego własną prośbę. W każdym razie jechaliśmy na pierwsze, jeden z naszych pierwszych klubów, oczywiście autobusem przez całą Łódź, plecaki wypełnione sprzętem, La Boga LR1 i tak dalej, i tak dalej. Nie, wtedy jeszcze byliśmy za młodzi na te nieletnie piwa, nikt nam jeszcze... To jeszcze było tak, że nieletni nie sprzedawali. I jechała taka... Popsuł mi gitarę. 300 zł. I jechała taka banda żuli z nami i oni zobaczyli, że mamy te instrumenty i mówią: o, chłopaki, co gracie? No my tak, taką tam rockową, metalową, trochę muzykę, tak. A panka słuchacie? No trochę tak, tam słuchamy trochę panka, nie? KSU znacie? No tak. No, to kurwa, Siczka ruchał moją żonę. Bęk. A my w ogóle, gratulujemy, stary, zajebisty masz achievement w życiu, kurwa. Wiesz co, nie wiesz jeszcze. To też jest Ural? Nie wiem, czy to też Ural. To jest jakaś inna fabryka. Jak? Inna fabryka to jest. A już jeszcze wrócę do tej pomarańczowej. No. Kupiłem ją od jakiegoś sympatycznego człowieka. Z Łodzi. Z Łodzi. Tak. Piękne te pick-upy są, nie? Tak. Nie wiem, czy już widzieliście do kamery. One są tak jakby rzeźbione. One nie są malowane, tylko to jest jeszcze wewnątrz jakby. Polacy starali się jednak kopiować z katalogów były własne konstrukcje. Tak. Geometria. To jednak
inżynierowie radzieccy stawiali na pełną oryginalność. Tak, tak, nie da się tak, tego tak ukryć, nie? Jeszcze wracając do... Takie teraz drwali na Syberii. Na Syberii, może wysyłali rzeczywiście, jak ktoś chciał ten kulturalno-oświatowy w Łagrze, jak otwierał. Albo fajnie Steve Ray Vaughna. A nie, strata nie da się tak ustawić nawet. Tak wysoko? Dla Ray Vaughna, wiesz, miał taką akcję i 14... Struny 12 albo coś. Jeszcze więcej, to... Jeszcze... Ale ona nie jest głucha. Ale nie da się z tego chyba zrobić instrumentu, który by grał, nie? Wiesz co? Naprawdę by trzeba było tutaj włożyć... Poprawa geometrii. No. Nie ukrywajmy też, że fatalnie wykonane progi powodują słabsze brzmienie, bo już nie ma tego kontaktu z drewnem. I montując im lepsze progi, poprawia się brzmienie. Sasyn się wydłuża, wilki się likwidują. Boże. Wilki to tym można byłoby w Bieszczadach likwidować i się spierdać całe watachy, kurwa, po łbach. Czekaj, co ja ci jeszcze wynajdę z wynalazków. Zaraz się zaczniemy interesować twoimi polskimi instrumentami. Będą. Z wynalazków, co to jest? Mój wyrzut sumienia. Wrzut jakieś 5 lat temu dał mi to ty, kolega, z gitara z wklejanym gryfem i dokręcanym jednocześnie? Na to wygląda. No kurwa. Jeszcze się nią nie zająłem już od kilku lat, no tak... A co to jest? Przemku, przepraszam, bardziej mnie ciśni i męczy. A co to jest, jakiś niemiecki instrument? To jest jakaś Japonia, wiesz, a może to jest jakiś stary Hofner, ciężko powiedzieć. No, czy też tego nie ma za bardzo. Aha. Różnie, że tak powiem, źródła podają. Syf trochę brudna i... Kiedyś ją naprawię do końca. Jeden kawałek sklejki? Możliwe. Dziwadełko generalnie. Taka trochę jakby mniejsza w ogóle, nie? Na fale, tak, na fale tak. Grunge jakbyś jeszcze jakby powróciło Grunge. Boję się upaćka. No. Na fale jakbyś powrócił na fale Grunge, to mógłbyś zrobić z niej naprawdę dobry instrument do Grunge. Czekaj. Nie ma złych instrumentów. Nie ma złych instrumentów. Dobrze wykorzystane. No tak. Albo muzyk tam jeszcze powinien trochę pobadać instrument. Kto to mówi? Jarząbek. Jarząbek Wacław. Czekaj, bo jeszcze masz tutaj takiego wynalazka. Czekasz siostrzeniec właśnie nieco. Gitara z... Wbudowany jest śruba taka? Tak, ona trzyma cały ten układ z tyłu. Aha. Wzmacniasz normalnie, to jest na baterię 9. Tak? Jest głośniczek. Kurde, jeszcze mniejsza od minionka. Co to jest? Wiesz firmę, nazwę, coś? Music Village. To pewnie jakiś sklep po prostu. To sobie zamówił. Też dobeczny wynalazek. A to już gra? To już podłączałeś to i... Bateria padła. Ale jak musisz włączyć jacka, żeby grało? Nie. No, samo jest na sytuacja. Pstryczek i gra ten głośnik. I gra z jakimś przestergiem, czy taką czystą barwą? Słuchaj, no to jest głośnik, który już sam się ma wbudowany przester w membranie, tak? Wbudowany. Taka nowatorska konstrukcja. Jakby go tam się trochę pociąć, to będziesz miał brzmienie The Who, tak? Dokładnie. Blackmore podobno rozcinał. No ja słyszałem o tam wszędzie z tego. Humbuckera przy mostku nie ma, więc do metalu się nie nada, bo głośniczek ma jest. Ale tutaj magnes od głośnika nie tłumi szóstej strony? Nie. Które fora czytałeś? Nie będę mówił, bo się poobrażają. Nie no, twoje zamiłowanie do po prostu dziwnych instrumentów jest dla mnie totalnym zaskoczeniem. Nie spodziewałem się, jak wiesz... To zadobyłem wyłącznie z myślą o moim kilkuletnim siostrzeńcu, więc... Kolejną dziwnostką, którą tutaj u Gajosa znalazłem, jest Behringer. Behringer. Słuchajcie, gitara z wbudowanym systemem rysowania opuszków palcy, czyli nie tylko te końcówki tutaj wam się niszczą od strun, tylko jeszcze tutaj wyrabiacie sobie taką naturalną, że tak powiem, przypadłość do trzymania jakiejś tam siekiery, czy coś takiego. Naprawdę dość konkretnie tej gry. Nawet moja dziewczyna wzięła i mówi, weź dotknij, ona w ogóle, Jezus Maria, co to jest, nie? No. Progi po prostu są ucinane
przy... Klapcążkami. Klapcążkami i tak jest gitara zostaje. Zostawiana. Gitara przy... z podłączeniem pod USB, słuchajcie. Jakby nie było, Behringer jest pionierem, jeżeli chodzi o montaż tak, USB. Tak. Ale to co, możesz sobie też te słuchawki na samych słuchawkach podłączyć i grać? Bez żadnego wzmacniacza, bez niczego, nic tu nie trzeba więcej wpinać? Nie, no zasilanie przez USB. Aha, czyli trzeba podłączyć zasilanie przez USB, tutaj... Aha, no, czyli to masz, nie... Ma, to jest interfejs. Czyli to... Czyli co, to jakiś tam jeszcze masz program do komputera do tego? No i robisz to, to masz, to jest karta, no. Interfejs, jak użyjesz, tak masz. Albo to zwykła analogowa gitara. Czyli można to na przykład wykorzystać tak, że odkręcisz gry, położysz sobie jako prosty interfejs na biurku koło już, komputera? Już rzeźbi. Nie, ale gitara wykonana, nie ukrywam, no, nieco kontrowersyjnie, ale jest ciekawostką. Jak każda gitara u Gajosa, oczywiście również nie stroi, jest niewyregulowana, można by ją tutaj usiąść... Cicho, przecież mówiłem, że je regulują. No, uregulujesz ludziom gitarę, a chyba nie sobie, szef bez butów chodzi, dokładnie. Co zresztą widać. Pierwszy jesteś szefcem? Nie, ale pierwszy filmik bez butów, stary. Taki cejrowski. Cejrowski vlogu gitarowy. Puściłeś mnie w skarpetkach. Gość w dom. Buty za okno. Czy jest coś jeszcze takiego z takich dziwnostek? Myślę, że cała masa. Na koniec, na koniec tego filmiku wybiorę jeden instrument. Losu. I będzie to instrument, który wbrew wszelkim pozorom, wbrew całości tego, co sobie dzisiaj tutaj testujemy, będzie to instrument, który jest zajebisty. Są to takie? Tenże. A, nie, no pewnie. I tenże instrument, szanowni państwo, Squire Showmaster, znany wszystkim z filmików o gitarach, w przepięknym, brokatowym, rewelacyjnym wykończeniu sylwestrowym, z kill switchem, z rewersową główką, naprawdę, naprawdę zajebista gitara. Ja propsuję te instrumenty, zachęcam wszystkich do tego, żeby sobie je kupowali, bo są tak. Stage mastery, show mastery, bardzo niedocenione Squire'y i bardzo, bardzo... Zarysowałeś mi Behringera o kobietę. Chyba ścianę bardziej chyba. Ja już bardziej szkoda, kobiety czy... Skąd pomysł na to? Słyszałem, że grasz na tym próby i tak, sobie... Tak, że jest z tych instrumentów, jak wychodzi... widzicie, mam jakieś tam Gibsony i tak dalej. Bynajmniej nie dla alibi, bo naprawdę też z nich używam. Witwa to jest mistrzostwo świata. Używam na próbach również tej gitary. Naprawdę, jej nic nie brakuje. Mam dokładnie podobne wrażenie na temat tych stage. Ustawienie jak chciałem, bo się dało. Progi ma naprawdę ok. Z drewna coś tam się wydobywa, mimo że to jest tani instrument. Pick-upy, słychać, że to nie są SH4 ani Barek Knackle. Myślę, że można włożyć coś innego też. I tak nie trzeba, też, to jest naprawdę. Nie trzeba nawet. Nie ma żadnych problemów, że ci ja piszczy. Nie potrzebuję wysokiego sygnału. Radzę sobie w inny sposób. Naprawdę, nie ma rewelacji. To zbierał na mesę. Radzi sobie w inny sposób. Spadła z nieba. Nie, słuchajcie, historia tego instrumentu jest dosyć banalna, bo jak już przedstawił mnie, że pracuję w sklepie muzycznym, no, naście lat, dlatego stwierdziłem, że chętnie się podzielę swą wiedzą, o ile taką zdobyłem. Melodia przyszłości, YouTube i tak dalej. Natomiast pewnego dnia przychodzi do mnie dostawa do sklepu, wyjmuję po kolei tam ileś gitar ze Squire'a, z Fendera, otwieram każdy karton po kolei, wystawiam, wywieszam, mam stroje, ustawiam. I nagle otwieram karton, no i nawet mnie to zszokowało. Patrzę, no festyn, dancing, statek, sylwester, marynarki do tego, koniecznie świecące. Patrzę, no nie, no to jest tak paskudne, tak dziwne, że ja to muszę nastroić dokładnie do tego, do czego się nie nadaje za wygląd. Czyli do jakiegoś ciężaru, nie? Więc natychmiast, mimo że to są jakieś dziesiątki, tu może już zakładałem stronę już wiele razy do niej. Ja normalnie ją używam. No oczywiście jako tam jakiś tam trzeci zapas. Ale już wtedy przestroiłem ją niżej, mimo że to była sklepowa gitara, tak wisiała tam w stroju CGC, co my tutaj lubimy. Aha, słuchajcie, mały eksperyment na klientach. Ta gitara naprawdę odezwała się świetnie, już z samego drewna. Nie ma potężnego dołu, ale ma taki fajny, niski środek, który powoduje, że ta gitara brzmi selektywnie nawet na obniżonych strojach. Mimo taniego pick-upu, bo słuchaj, że on jest tani, ale naprawdę z tym drewnem brzmi selektywnie, naprawdę to wiosło się zgadza.
Czyli potwierdzasz to, co ja mówię. Miałem na ścianie w pracy, mam w domu świetne wiosła. Naprawdę ono daje radę. Już z samego drewna, bo ja lubię brzmienie gitary, już z samego drewna, trzeba go poznawać. Kiedyś do tego przejdzie, no, brzmienie z drewna, rodzaju czego, jakiegokolwiek elementu w gitarze i jego wpływie. Słuchajcie, ta gitara brzmiała już z drewna, ten pick-up naprawdę dawał radę, jakby tu zagrałem sobie z łapy, niskie stroje. No zgadza się, no naprawdę gitara tylko brać, ona wtedy kosztowała 1200-1400 zł, tak? Używaną wydawał za 650 zeta w tym momencie. Tak, tak, polecam. Bezproblemowo, nowe też, nie? Nowe też polecam. Są jeszcze nowe, jeszcze robią testy w Mastery, Showmastery, bo ich nie ma. Tak, taka mała dygresja była. No ale słuchajcie, przestrujemy ją niżej, no przychodzi do mnie mnóstwo, że tak powiem, młodzieży, która właśnie chce gitarę do niższego grania, do czadu. Świetny instrument, manualnie, coś niesamowitego, naprawdę, wyścigóweczka. Jakby tam Floyd był, tak wygląda. Jak Ibanez japoński. No jak nie było wzór wygody, tak? Słuchajcie, i ta gitara wisiała, nie, może to był mój błąd, może za bardzo chciałem ją sprzedać właśnie do ciężkiego grania. Przychodziła młodzież, bo głównie młodzież chce jakieś tam ciężkie, czarne gitary, słuchajcie, patrzyli na nią, na mnie, nie, idiota. Idiota, my to poproszę tą czarną, poproszę tą czarną, poproszę tą czarną. Ja słuchajcie, udowadniałem, bo jak ja sprzedaję gitarę, to ja też udowodnię, dlaczego ona tak brzmi. I grałem, demonstrowałem, dawałem grać na tej gitarze, dawałem porównać każdą, wiesz, każdą gitarę, którą chcesz porównać z tą. Oczywiście w podobnym przedziale cenowym, to pamiętajmy o tym. No tak, zawsze rozmawiam o gitarach w przedziale cenowym. Słuchajcie, ta gitara słyszeli, no dobrze, ja słyszę, że ona brzmi lepiej, niektórzy mówili, niektórzy nie słyszeli różnicy. No każdy słyszy jak chce. Słuchajcie, bo ludzie często mówili, słuchajcie, no tak faktycznie, no miarzy tej, tą inną, nie? Grałem za 2,5 tysiąca, tu gitara wisi, firmy XYZ, tam wiecie, prawie Ameryka na główce napisane. No tam ten Squire brzmi lepiej, no ale za wygląd nie wezmę, no sorry. No jest manualnie fajna, wygodna. No nie, za wygląd nie wezmę. Słuchajcie, naprawdę, ta gitara się nie sprzedawała długo. Chyba, nie wiem, no, jak pamiętam, chyba ze 4 lata ona wisiała. Była na wyprzedaży, pół ceny w dół. I w końcu się zlitowałeś i sam ją kupiłeś. Dokładnie, dokładnie. I tak skądś stwierdziłem, nie no już... Ona tu jak używana już praktycznie wisi, bo mnóstwo ludzi na niej grało. I po prostu... Kiedy stwierdził już czuli się źle z tą gitarą. Kiedy stwierdził już twoja zajawka. Tak, już ja przerobiłem. Czyli to takie ćwicze, co kosztowały po dychu, a w elektronicznym sklepie kupowałeś po 2 zł. Ale jestem jedną z ofiar. Jak już był Killswitch, to był droższy, bo Killswitch do gitary. Tak, bo to jestem jedną z ofiar. Tak jak te pomarańczowe orange dropy kapasitorki, te w sensie do tonów, nie? Tam jak po złoty 50 są normalnie w elektronicznym, ale jak już są do gitary, to już są po 25 zł, nie? Dobra, słuchajcie. Dzisiejszy odcinek gajosowy zakończamy brokatowym Squire'em. Zostało nam jeszcze kilka polskich, jeden czeski, chyba kilkanaście, 4, 5, 6, 7, 8, a faktycznie jeszcze 9, 10, 11 i jedna czeska, więc jeszcze sobie przejdziemy do odcinka trzeciego, który pojawi się na filmikach za jakiś czas. Miejmy nadzieję, że przed tym jak się pojawi, to Gajos już otworzy swój kanał, jak go się miał nazywać? Jak było? Kurwa, jak się nazywa? Zapomniałem teraz. Cofniesz taśmę. No, szewinie. A wy to wy pamiętacie. Wy już wiecie, jak się ma nazywać. No. Dobra, trzymajcie się. Naprawdę zajebiście u Gajosa. W padej części. Zajebisty Peugeotik. Oldschoolowy, fajny, biały. Z takimi wlepeczkami. Nie wiem, czy on już był na FOK, czy nie był. Gdzieś tam wrzucany 309, taka... Nie pamiętam, czy już była, czy nie była, ale no jak ją zobaczyłem, to stwierdziłem, kurde, muszę wam go pokazać. Naprawdę, naprawdę fajny, nie? Jeszcze z tych kanciatych chyba przed liftingiem. Bardzo fajny, nie? Mnie się podoba. No jak wiecie, ja bardziej wolę te stare auta niż te nowe i bardziej się jaram takimi oldschoolami. Może jakieś wam powrzucam też takie trochę nowsze, ale zobaczymy. No na razie jeszcze jaram się tymi starymi. Bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Pozdro, oglądajcie filmiki o gitarach.